Przechodzimy do śniadania. Jest już godzina 9:45, a ja dopiero będę jadła śniadanie, ale lepiej późno niż wcale. I dzisiaj postanowiłam sobie zrobić owsiankę z malinami i borówkami. Uwielbiam, to jest całkowity hit śniadań. Ale ostatnio rano zrezygnowałam z tej owsianki, muszę Wam powiedzieć, że zatęskniłam. A więc dzisiaj ją sobie zrobię i stwierdziłam, że pokażę Wam, używam takich płatków owsianych do tego. Jakby kogoś to interesowało. Tutaj mamy z Alpro kokosowy napój. Następnie właśnie będą maliny i borówki, coś dla odmiany. Dzisiaj nie będzie banana. I posypię to troszkę wiórkami kokosowymi, dlatego że bardzo lubię ostatnio. Ja w ogóle jestem ogromną fanką wiórek kokosowych, a więc możecie się domyślić, że uwielbiam Raffaello. Ale tutaj sobie też troszkę dodaję. Na lunch serwuję sałatkę w 5 minut, jak mogliście zobaczyć. Mam tutaj świeżą sałatę, awokado, zieloną paprykę, jest mega zielono, pomidora i tuńczyka, pieprz i sól i to wystarczy, żeby był naprawdę dobry, pożywny posiłek. Ja się czymś takim najem, przede wszystkim uwielbiam takie sałatki w 5 minut gotowe, a więc smacznego! Czas na kolejny posiłek i ostatnio, jak już Wam pokazywałam, zaczynam testować produkty Natural Mojo i dzisiaj pada na Fitberry. Jak już mówiłam Wam ostatnio na moim Instagramie, te produkty są świetnym zamiennikiem takich naszych lekkich posiłków. W jego skład wchodzą również zdrowe i cenne substancje, takie jak białko serwatkowe i sojowe. Słuchajcie, wystarczy, że zamienicie nawet jeden swój posiłek dziennie na coś takiego, aby czuć się dobrze, zdrowo. Mi jak na razie to jak najbardziej pasuje, a więc Wam mogę polecić. Ten mam akurat o smaku owoców leśnych, jak wiecie, ja uwielbiam owoce leśne, więc mi to jak najbardziej pasuje. W skład tego wchodzi również kokos, papaja, granat czy zielona herbata. Oczywiście zostawię Wam link w opisie do strony, abyście mogli sobie obejrzeć spokojnie całą tabelę wartości odżywczych i również mam dla Was kod rabatowy. Mam nadzieję, że się ucieszycie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ten oto produkt możecie używać ze zwykłym mlekiem, ale ja dzisiaj użyję sobie mleka kokosowo-migdałowego, dlatego że to również jest przepyszne. Wszystko szejkujemy sobie w takim fajnym shakerze, który również jest z tej firmy. Mi się bardzo podoba, jest duży, ale praktyczny. No i co? Zabieramy się, bo już jestem w sumie troszkę głodna. Wlewamy 250 ml mleka. Ja tutaj w środku mam taką fajną miareczkę i to jest od razu 40 gram, czyli ta norma, którą trzeba wsypać. Jest tutaj również napisane, żeby dodać łyżkę oleju, ale ja tego nie robię, dlatego że po prostu tak mi bardziej smakuje. A więc zamykamy i będziemy to blendować po prostu.
Muszę wam powiedzieć, że w porównaniu do wszystkich tych produktów sypkich, które piłam, ten jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Nie czuć go takim pudrem, bym powiedziała, bo piłam już przeróżne i niektóre, wiecie, macie taki smak, jakbyście pili po prostu puder. A ten jest naprawdę dobry i polecam wam je właśnie z mlekami roślinnymi, dlatego że z tego co piłam, moim zdaniem jak dodam właśnie mleko albo kokosowe, albo mleko właśnie kokosowe, migdałowe, smakuje to o wiele lepiej niż z normalnym krowim mlekiem. Takie po prostu zaobserwowałam, a więc może to być dla was dobra rada. No i co? Smacznego! A na podwieczorek serwujemy gruszkę. Dobra gruszka? Dobra gruszka. Pokryłam w kosteczkę, umyłam i będziemy jeść gruszkę. Ja już mam swój kawałek, Aleksiej, i będziemy jeść razem. Dzisiaj na kolację serwuję taką tortillę frappy. Nie wiem dokładnie, która to jest. Ja kupiłam to w Lidlu i zapiekę sobie to w takim opiekaczu, a do środka włożę awokado, pomidor, paprykę, mozzarellę, dlatego że ona się tak fajnie roztopi. Następnie kukurydzę, fasolkę. Mam tylko i wyłącznie jedną puszkę tuńczyka, ale trudno, dlatego że zrobiła mi się ota, żeby zrobić to z tuńczykiem, a więc będzie po prostu więcej warzyw niż tego tuńczyka dołożyć, bo dosłownie troszeczkę. No i zapiekę i będzie kolacja w chwilę. Otworzyłam tą paczkę i zobaczyłam, że w środku mam tylko i wyłącznie 3 naleśniki, ale one są takie mega grube, że ja sobie zjem jednego, Loron zje 1,5, a Alex zje 0,5 i trudno, tak zrobię, no bo w szoku jestem, zawsze jest 6 albo 8, a tutaj jest tylko i wyłącznie 3, no ale trudno, tak zrobimy. Gotowe, teraz tylko wszystko sobie zamkniemy i włożymy do opiekacza, ale czekamy, Aleksiu, poczekaj chwilkę, czekamy aż Loron wróci, żeby było świeżutkie, cieplutkie już. Z tego co słyszę, chyba brama się otwiera, więc zaraz będziemy jeść. Jeść? Jeść? Jeść! No! No zaraz zamkniesz skarbie, poczekaj chwilkę, dobrze? Powiedz bon appétit! Hej, widzimy się już po raz ostatni i mój dzień zakończymy z Pure Detox. No i teraz, co to jest ten Pure Detox? Jest to produkt, który w 28-dniowej kuracji oczyszcza nasz organizm ze wszystkich szkodliwych substancji i wspomaga również nasz układ trawienny, a więc jak na razie same plusy. Również ma bardzo dobry smak, nie jest to ani słodkie, ani gorzkie, naprawdę bardzo dobre. I ja jestem w tym bardzo wytrwała, od jakichś 6 dni już piję to co wieczór i muszę wam powiedzieć, że jestem zadowolona, na pewno wytrwam do końca i oczywiście więcej wam o tym opowiem. Produkt ten jest wykonany w 100% z naturalnych składników, jest również wegański, bezglutenowy i nie zawiera laktozy. Przygotujemy sobie go w takim pięknym kubeczku. Jak wiecie, ja jestem ogromną fanką tych kubków i wszystko z nich piję. Tutaj odliczyłam sobie już 200 ml wody i wlewamy je do kubka. Do tego dorzucamy naszego Pure Detox i mieszamy. Spokojnie wam się tutaj wszystko roztopi, a więc nie potrzebujecie używać do tego shakera. Jeśli bylibyście bardziej zainteresowani, to tak jak już mówiłam wcześniej, kod rabatowy i strona do strony Natural Mojo znajduje się w opisie, a ja już będę się z wami żegnała w tym dzisiejszym foodbooku. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało i widzimy się w następnym filmie. Pa kochani!